Zbliżamy się do śluzy, będziemy za chwilkę się śluzować. Zmniejszamy prędkość. Tutaj mamy dwie śluzy, zobaczymy, którą śluzą nas przepuszczą. Śluza służy nam do tego, żebyśmy pokonali różnicę poziomów pomiędzy dwoma akwenami. No zobaczycie, wjedziemy do komory śluzy, zamkną się za nami wrota, będziemy szli w górę, w jedną stronę, w drugą stronę, w dół. Staramy nagrać się obydwa śluzowania. Co jest w śluzie istotne? No istotne jest, że w śluzie nie knagujemy, nie cumujemy się na sztywno. W śluzie cumy używamy w tak zwany sposób nabiegowo. Podczas śluzowania w dół cumy są luzowane, podczas cumowania w górę są wybierane i po prostu łódka ładnie stoi przy śluzowym nabrzeżu. Zacumowanie łódki na sztywno w śluzie, no moi drodzy, może spowodować to, że po prostu zawiśnie łódka nam i no takie rzeczy się, że tak powiem, zdarzały. Mamy dwie śluzy, przed jedną mamy światło czerwone, ale przed drugą, nową śluzą jest światło zielone i idziemy sobie do śluzy. Mała zmiana planów, jednak lewa śluza zamknięta, ale widzimy właśnie, że z prawej śluzy zrzucana jest woda, za chwilę będzie nam pan otwierał. Na razie jest czerwone światło, czerwone oznacza, że nie możemy wchodzić do śluzy. No sobie stajemy tutaj w dryfie, wolna prędkość i czekamy na otwarcie wrót. Zaczynają się otwierać wrota śluzy, ale dalej jeszcze nie możemy jechać, bo jest światło czerwone. Musimy czekać na światło zielone. Troszeczkę możemy ruszyć do przodu. Gasło światło czerwone, powinno się zielone co prawda zapalić, ale możemy wjeżdżać wolno naprzód, wchodzimy, załoga gotowa do manewrów. Bardzo przydaje się podczas podbierania cum śluzowych. Śluza ma swoje cumy. O, zapaliło się światło zielone, nie wiem czy to widać. Był moment bez światła, teraz zapaliło się zielone, więc żarówka zielona nie była przepalona, po prostu za wcześnie zacząłem ruszać. I wchodzimy sobie na spokojnie do śluzy. Będziemy teraz szli w górę. Podchodzimy sobie do samego końca. Już mogłyby być za nami jachty. I też muszą się zmieścić w śluzie. Thank you.
Załoga łapie cumy. Cumy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zwróćcie uwagę, cuma jest trzymana przez knagę, ale nie jest knagowana na tej knadze. Marcin tutaj będzie pracował po prostu w zależności od tego, jak będzie szła woda. Silnika nie gasimy. Zobaczmy, jak to wygląda. Kapitan nie jest przyspawany do steru. No, wzorowo, panowie. Przerzucić z powrotem zaraz na czas. Aha. Książka będzie. Ja. Udzielam panom marynarskiej pochwały skromnej w słowa. No i zaczynamy iść tak zwaną górę. Trochę przyspieszymy na filmie. Zobaczycie, jak ładnie łódka idzie do góry. Dosyć silny strumień wody odpycha nam kadłub. No, parę ładnych set metrów sześciennych musi wejść do tej śluzy. Co? Policzyć was muszę. No i bardzo dobrze, no za porządną pracę ten. Od razu w dwie strony niech nas może pan policzy. Mam jeden bilet piszę. Aha. 9,40. Co to za inicjatywa, jak się nazywa? Da się to potem obejrzeć? Wie pan co, robimy dla tych bezpatentowców taki film, żebyście się tyle na nich nie złościli. Bo to generalnie, no, oni po prostu nie wiedzą i myślę, że w lipcu będzie na YouTubie, na kanale Morki część, a część po prostu będzie puszczany podręcznik. Ja myślę, że pozwolę sobie wysłać jeden egzemplarz tutaj na śluzę dla panów. Ludzie odsyłać. Otwierają się górne wrota, może tego nie widać, a możemy, myślę, że możemy pomału oddawać cumy. Marcin, Krzysztof! Tak. Oddajemy. Co, rzucę jak odejdziesz trochę dziobę, żeby nie wkręciło do... Dobrze. Okej. Sterujemy. Dziękuję panowie za pomoc. Pływanie z wami to czysta przyjemność. I wychodzimy sobie ze śluzy. No i o tyle jest fajnie przy manewrach na naszym jachcie. Mamy stery strumieniowe na dziobie i na rufie, czyli takie, które wyrzucają wodę w poprzek. Jak widzieliście, możemy praktycznie odchodzić bokiem. No jest to bardzo wygodne, zwłaszcza dla osób początkujących, gdyż taki ster strumieniowy jest naprawdę bardzo dużym ułatwieniem dla sternika, dla osoby, która akurat manewruje. I przejście w drugą stronę śluzy, czyli z wody wysokiej, górnej wody na wodę dolną. Widać wyraźnie, tutaj słońce nam nie przeszkadza, widać zielone światło, mogę wjeżdżać. I procedura podobna. Chodzimy, łapiemy się cumami nabiegowo, czyli nie wiążemy na sztywno. I tym razem będziemy luzować nasze cumy, bo będziemy szli w dół.
Koledzy szykują się z Bosakiem do podebrania cum. Wbrew pozorom śluza wydaje się dość mała, ale tutaj potrafi bardzo dużo jachtów w sezonie wejść do tej śluzy i nie ma problemu, śluzują się, mieści się całkiem sporo jachtów. Tutaj przy górnej wodzie trzeba być troszkę ostrożniejszym z łapaniem linek i z używaniem sterów strumieniowych, żeby po prostu nie wkręcić w ster strumieniowy linki. Tutaj pan śluzowy pomaga nam. Bo chyba będzie lepsze. O. Tyk, pyknęliśmy delikatnie. W drewnianą osłonę, to się nic nie dzieje, po prostu tak jest. O, dzień dobry, dawno pana nie widzieliśmy. Dawno żeśmy się nie widzieli. I co tam, jak mija? Nic się nie ruszało. Nic się nie ruszało. Nic się nie zmieniło? W dół ta sama cena? Tak. Bardzo proszę. Dziękuję. I my również dziękujemy. Dziękujemy za współpracę. Ku chwale żeglarstwa polskiego. Krupie są fajne. Ktoś tam widziałem kamerze, że ktoś tam chyba będzie. Tak, chyba jedna albo dwie. Tak, żaglówki się szykują na dole. No to na wieczór się wszystko upadnie. Ja się szykuję do rozwinięcia, pojechać do domu. No i będziemy sobie jechali w dół. Też przyspieszymy troszkę ten filmik za chwilkę, żeby to fajnie było widać. Tutaj cuma rufowa będzie głównie ciągnęła, bo prąd wody pójdzie do przodu. No. To na rufowej, Krzysztof, uważaj, nie? Bo twoja będzie mocno ciągnęła. No. Także ty praktycznie całą łódkę kontrolujesz. Masz mnie teraz pod kontrolą. Dobrze. I otwierają się dolne wrota i ta sama procedura, szykujemy się do odejścia. Panowie, oddać cumy! Oddane. No i przed nami żaglówki, troszeczkę nie powinny wchodzić, właśnie dlatego trzeba czekać na zielone światło. Teraz żaglówka z masztem, że tak powiem, blokuje troszeczkę całe wejście, no ale trudno, poradzimy sobie, no to nic wielkiego się tak naprawdę strasznego nie dzieje.